Twój znajomy ma dokładnie taki sam kredyt frankowy, zaciągnięty w tym samym czasie i na podobną kwotę, a bank zaproponował mu zupełnie inne rozwiązanie niż tobie? Ktoś inny zakończył ugodę z bankiem w kilka miesięcy, a ty czekasz na propozycję już od kilku lat? Często spotykam się z tym, że kredytobiorcy dzwonią do mnie z tymi pytaniami, wskazując na ogromne rozbieżności ze strony propozycji banków. Nazywam się Paweł Wawrzyniak, ugodami frankowymi zajmuję się od kilku lat i dzisiaj opowiem o podstawowych kwestiach związanych z ugodami. W skrócie. Ugoda jest to dobrowolne zakończenie sporu bez prawomocnego wyroku. Ani sędzia, ani mediator nie może w żaden sposób zmusić kredytobiorcy do jej zawarcia. W ugodzie strony są sobie równe. Pomimo tego, że w procesie konsumenta uważa się za stronę słabszą, bardziej chronioną, tak w przypadku ugody zarówno bank, jak i kredytobiorca mogą stawiać swoje warunki. Nie trzeba przyjmować pierwszej propozycji banku, a można z bankiem negocjować, do czego zresztą zachęcam. O tym, jaką treść będzie miała ugoda, decydują wyłącznie strony. Zarówno bank, jak i kredytobiorca mogą kształtować ten stosunek prawny w dowolny sposób i zawrzeć taką ugodę na dane kwoty, o ile obie strony się na to zgodzą. Ugoda ma też na celu ostateczne rozwiązanie sporu na przyszłość w taki sposób, aby w przyszłości strony nie mogły już kwestionować żadnych postanowień ugody, zarówno tych ekonomicznych, jak i prawnych. W praktyce mamy jednak do czynienia z czterema różnymi instytucjami prawa. Z jednej strony mogą być to ugody sądowe, a z drugiej pozasądowe. Właśnie od tego, na jakim etapie negocjacji z bankiem znajduje się kredytobiorca, zależy to, co ostatecznie zaproponuje bank. I wracając do pytania z początku, to, jaki kształt przyjmie ugoda, zależy nie od kwoty i okresu spłaty kredytu, a raczej od tego, jakie działania do tej pory powziął kredytobiorca. Po pierwsze, może to być zawezwanie do próby ugodowej, które trafia do sądu z inicjatywy jednej ze stron. Wówczas do takiej ugody właściwie nigdy nie dochodzi, bowiem strony składają takie zawezwanie wyłącznie w celu wydłużenia biegu przedawnienia, a nie po to, żeby się dogadać. A propozycje ugód w ramach zawezwania do próby ugodowej są skrajnie niekorzystne. Drugim rodzajem ugody jest ugoda w trakcie procesu już po złożeniu pozwu. W procesie cywilnym, właściwie na każdym etapie postępowania, strony mogą zakończyć sprawę ugodą. Może to stać się po złożeniu pozwu, zarówno przed, jak i po wyroku pierwszej instancji. Dużo lepszą propozycję ugody zaproponuje bank komuś, kto ma już wygraną sprawę w pierwszej instancji, niż komuś, kto nie wykazał wcześniej żadnej inicjatywy, nie złożył do sądu pozwu, ani nawet reklamacji. Najczęściej jednak, kiedy kredytobiorca mówi o ugodzie, ma na myśli ugodę pozasądową, gdzie znowu występują dwa rodzaje ugody. I tak, są to kolejno. Negocjacje z bankiem bez sądu polubownego, wtedy taka ugoda negocjowana jest z pracownikiem banku telefonicznie, mailem i nie jest to w żaden sposób sformalizowane. Drugim sposobem natomiast jest postępowanie przed sądem polubownym KNF, i pomimo, że jest tutaj w nazwie sąd, to jest to pozasądowy spór, ponieważ nie ma tu sądu powszechnego, nie ma pozwu, sędziego ani procesu cywilnego. I kiedy dostałeś propozycję ugody, w pierwszej kolejności musisz zlokalizować, w którym z tych czterech obszarów jesteś. I to dopiero jest punkt wyjścia do analizowania tego, czy ta ugoda jest opłacalna, czy też nie, no i do dalszych negocjacji. A kiedy taka propozycja będzie najlepsza? Z całą pewnością będzie to ten sądowy obszar, czyli już po złożonym pozwie, a najlepiej po wygranym wyroku pierwszej instancji. Z drugiej strony, najgorszą propozycję ugody dostaniesz w ramach zawezwania do próby ugodowej, która to propozycja właściwie nie jest w żadnym wypadku do przyjęcia, a bank składa ją jedynie dla formalności, po to, aby przerwać sobie bieg przedawnienia. Pozasądowe negocjacje i te przedstawiane w ramach mediacji przed sądem polubownym KNF będą zwykle mniej korzystne niż te, które można uzyskać w trakcie procesu sądowego i ugody sądowej. Przedstawione są one kredytobiorcy w sposób szablonowy i rzadko kiedy zindywidualizowany. A o tym, w jaki sposób wyglądają mediacje przed sądem polubownym KNF, opowiem w kolejnym odcinku serii o ugodach.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące propozycji ugody, chcesz, żebyśmy indywidualnie sprawdzili Twoją propozycję ugody lub chciałbyś, żebyśmy reprezentowali Cię podczas rozmów ugodowych lub mediacji przed sądem polubownym KNF, skontaktuj się na mail, który się wyświetla lub kliknij w formularz, który znajduje się w opisie filmu. Po więcej wiedzy na temat ugód i mediacji zapraszam do kolejnych odcinków w ramach tej serii, a żeby ich nie przegapić, zasubskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia o kolejnych filmikach. Do zobaczenia!